I zatrąbił piąty anioł. I zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz do studni otchłani. I otworzyła studnię otchłani. I wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni. A z dymu wyszła szarańcza na ziemi i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzały szkody trawie na ziemi, ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, aby nie zabijały, lecz dręczyły przez 5 miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka. I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju. Na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie. I miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów. Miały też pancerze jakby z żelaza, a szum ich skrzydeł jakby odgłos wielokonnych rydwanów pędzących do boju. I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła otchłani, któremu imię po hebrajsku brzmi Abaddon, a po grecku Apolion. Jedno biada minęło, a oto jeszcze 2 biada potem nadchodzą. I zatrąbił 6 anioł. I usłyszałem 1 głos od 4 rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem. Mówiący do 6 anioła, który miał trąbę: uwolnij 4 aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni 4 aniołowie przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić 1/3 ludzi. A liczba wojsk konnych wynosiła 200 milionów, bo usłyszałem ich liczbę. I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych 3 plag została zabita 1/3 ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków. Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy, i nimi wyrządzają szkody. A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotem, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży.